drodzy młodzi ludzie, przed wami dzień pełen doznań, wrażeń, które dzisiaj organizatorzy dla was przygotowali. Myślę, że dzisiejszy dzień zapoczątkuje wizytę i to, co będziecie przeżywać przez te następne dni Światowych Dni Młodzieży. To, że się spotkacie z Ojcem Świętym, to, że ta pielgrzymka, takie pielgrzymki, takie spotkania zawsze bardzo dobrze wpływają na to, co się dzieje nie tylko w naszych najbliższym otoczeniu, ale przede wszystkim mam nadzieję, że wpłynie to, co się będzie działo w naszym świecie. No bo to niestety wy, albo niestety, całe szczęście, jesteście tymi młodymi ludźmi przepełnionymi miłością i przekazujcie to wszystkim napotkanym nie tylko tutaj u nas na Głębokim, ale również w Krakowie. Moi drodzy, chcę przekazać na ręce księdza Damiana taki upominek, abyście pamiętali, że Dni Młodzieży zapoczątkowaliście na ziemi międzyrzeckiej. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że możemy tutaj was gościć. No i życzę udanej zabawy i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Nie zmarnuj życia,
bardzo cię proszę. Żyjemy przecież tylko jeden raz. Trzeba nam zdążyć Boga pokochać i wybrać życie, co wieczność trwa. Kolego, tata niech w lewej ręce trzyma się. Tarczę lewą rączką tu tak od spodu się wkłada. Wsuń jedną rączkę. Ręką? Jedną. Po to, żeby drugą ręką trzymać pałkę. Chyba oszukują jednak. I tak jedną ręką pani to się spatrzyła? Tak, i tak stoimy. Podwójnie i wolno nam się ruszyć. Nie, i stoimy, czekamy na rozkazy. Tak, i to, co nam każą, to my robimy. Kształtem i działaniem to jest, no to każdy udziała tak samo. Naciąg tego akurat przy strzale o długości 30 cali, to jest około 75 centów, to jest 21 cali. Znośność takiego łuku to jest tak 100-150 metrów na spokojnie. Nie mówimy o celności, tak? Bo celność już zależy od osoby, która go obsługuje. Ten element długi tutaj wzdłuż klingi się nazywa zbrocze. To jest jelec, tak? Służy do obrony, ochrony ręki. Bez tego bym miał gość popadł. Albo bym miał połamany, gdybym miał na sobie rękawicę. Tutaj. To za co on trzyma, to jest rękojeść, tak? Wszyscy wiedzą. Ten element to jest głowica. I teraz tak. Poza rękojeścią, generalnie każdy element miecza służy do walki i do obrony. Tak? Bo klingą może się, jak wszyscy wiedzą, zadawać ciosy, ale możecie też ciosy parować i się chronić przed nim. Jelec. Szczególnie taki jak ten. Może służyć do ataku. Jest bardzo skuteczną bronią. Możecie go zaatakować delikwenta w szyję. Tak? No widać, co się... Jak to wygląda. Są wymazane około 10 cm pod jajem. Ale stanowi...
z tego. Z namiotu, tak. Ruski kiedyś namiot był, nie? I to z tego. Coś tu, linki, bo to musi być Paweł. W lewej! Z logo to wrzączmy. W normalnych warunkach cała akcja by przebiegała troszeczkę szybciej. Postaramy się to robić powoli i w miarę, abyście mogli zobaczyć po kolei, co się dzieje. Pierwszą rzeczą, jak widzicie, wyszedł dowódca, który ocenia sytuację, patrzy, co się dzieje z autem. Czy są osoby poszkodowane? Jeżeli tak, to ile tych osób jest? Następnie koledzy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Kolega taki, co można powiedzieć z płachtą, rozciela płachtę, przygotowuje miejsce sprzętowe. Będzie to miejsce, w którym składowany jest sprzęt, który będzie używany podczas wycinania osoby poszkodowanej z auta. Pierwszą czynnością, którą wykonujemy, to jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Następnie przygotowujemy linię gaśniczą w razie, gdyby auto zaczęło się palić. Są wyciągane kliny, którymi stabilizuje auto. I teraz koledzy tam przygotowują sprzęt. Pierwszą czynnością teraz jest dotarcie do poszkodowanego. Jeżeli jest taka możliwość, to wchodzimy innymi drzwiami i zajmujemy się poszkodowanym. Jeżeli auto jest zgniecione lub nie ma takiej możliwości, możemy to robić przez szybę na zewnątrz auta. Następna ekipa przygotowuje się do tego, aby wyciąć drzwi. Aby dostać się do zawiasów w drzwiach, najpierw zgniatamy przedni błotnik w celu zrobienia sobie dostępu. Urządzenia są naprawdę bardzo mocne, także dadzą radę. Oprócz pola sprzętowego również jest przygotowany punkt medyczny, w którym to po wyciągnięciu poszkodowanego z auta zostanie mu udzielona tam kwalifikowana pierwsza pomoc. Standardowo przy takich działaniach, tutaj mamy troszeczkę okrojony stan, powinny być co najmniej dwa auta i troszeczkę inaczej to wygląda. Pierwszą rzeczą, żeby się Państwo nie przestraszyli, sprawdzamy, czy drzwi są otwarte. Tutaj zakładamy od razu, że są zamknięte, dlatego należy je wyciąć, tak? Pierwszy zawias już puścił. Tę technikę wykorzystujemy tylko i wyłącznie w samochodach trzydrzwiowych, gdzie nie mamy z tyłu jeszcze drzwi kolejnych. Po wybiciu szyb strażacy zawsze muszą sprawdzić, czy w słupkach nie ma naboi od kurtyn powietrznych, gdyż w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technice, samochody mają już bardzo dużo poduszek powietrznych i przecięcie takiego naboju powoduje również bardzo duży hałas, może spowodować niekontrolowany wystrzał takiej kurtyny. Całkiem sprawnie można wyciąć szybę. Tak jak już wcześniej mówiłem, wszelkie czynności wykonywane przy aucie powodują bardzo duży hałas w środku, dlatego ważne jest, żeby z tą osobą ktoś był i tłumaczył jej,
co tak naprawdę się dzieje. Staramy się nie uderzać w auto, nie uderzać narzędziami, dlatego ten łom, co kolega ma, służy tylko i wyłącznie do tego, aby w odpowiedni sposób wcisnąć dach, dogiąć go, aby można było go wywinąć do tyłu. Po przyciśnięciu łomu dach zostaje zupełnie wywinięty na drugą stronę i mamy już dostęp do poszkodowanego. Teraz w związku z tym, że czynności życiowe są zachowane, poszkodowany nie wchodzi jeszcze we wstrząs. Strażacy w celu zniwelowania jakiegokolwiek zagrożenia związanego z ewakuacją osoby z auta będą wykonywać trzecie drzwi, to co już wcześniej mówiłem, aby można było poszkodowanego w miarę jak najmniej inwazyjny sposób wyciągnąć z samochodu, żeby po prostu nie uszkodzić mu kręgosłupa. Poszkodowany jest w tej chwili ewakuowany z pojazdu do punktu medycznego. Dziękujemy za uwagę. Dalsze czynności z poszkodowanym można było zobaczyć, jak udzielić pomocy na stanowisku, które tutaj było koło Rosomaka. Dalsze nasze czynności to jest przekazanie poszkodowanego dla zastępów ratownictwa medycznego. Dziękuję bardzo za uwagę. Kto to krzyczał? Tak się krzyczał, ale...